Dzień dobry, witam serdecznie, ojciec Fansim. Zapraszam was na kolejny odcinek z Car Manufacture, w którym to w zakładziach produkcji samochodów oczywiście robimy kolejne modele. W końcu ruszył, kto oglądał ostatni odcinek, to zapraszam do oglądania oczywiście dalej, a kto nie oglądał, to zobaczcie sobie, co się działo w poprzednim odcinku. Bo modernizowałem akurat tą linię przez praktycznie cały odcinek, linię dla produkcji limuzyn. Produkuję taką limuzę, ona się nazywa Royal, no i ma 90 koni mechanicznych, prędkość 128. W jednym kolorze wychodzi w taki kość słoniowa, można to nazwać. I już te limuzynki, pełne parkingi mam niestety. Jak widzicie, i samochody nie są w stanie zjechać już z tych produkcji i już powstał i się produkuje tutaj odświeżony model Festiva. Co prawda idzie to powoli na razie, ale idzie. No i teraz tak, co ja dzisiaj będę robił? Zbieram pieniążki na stworzenie nowej linii produkcyjnej, w której już mam jeden model, który czeka. Tutaj panowie już próbują odnaleźć w zasadzie kształty nowego samochodu, obecnie jeszcze nieznanej nazwy, ale to będzie zamiennik kolejnego modelu, tego modelu czerwonego, czyli tego Avengera. Prawdopodobnie to będzie to, ponieważ no, ja teraz tego w sumie nie widzę. Tutaj mamy, widzicie, Corsair, a następca to był Festiva. To już mam ten pojazd Millenia, on czeka do produkcji, taka limuzyna otwarta, trochę cabrio, no coś w ten deseń. Coś tu się chyba sprzedaje powoli, bo samochody już czekają na to, aby kierowcy odprowadzili je do na parkingi, bo parkingi są, kurczaki, no pełne są, ale dobra, coś tu się sprzedaje. W takim razie ja będę inwestował w robotykę, oczywiście w robotykę dla zakładów pracy. To będzie, tak, to będzie to i ja zawsze sobie zostawiam pulę 10 tysięcy dolarów w celach takich, gdyby się coś stało, żeby nie wyjść, słuchajcie, nie wyjechać na taczce, nie być bankrutem. Dobra, kolejne modeliki już widzę, że zjeżdżają elegancko. Zastanawiam się nad obniżeniem ceny na te pojazdy. O jeden, słuchajcie, klik tak zwany zrobię. Corsair się już nie sprzedaje, bo go już nie mam. Prix, Festiva. No zobaczymy, czy to przyniesie jakiś rezultat. Dobrze by było, jakby te samochody się zaczęły sprzedawać. No widzę, że tak, ktoś kupuje, ktoś tam kupuje, więc chyba nie jest najgorzej. A ja spróbuję jeszcze sprzedawców awansować. Może nie tyle awansować, co ich przeszkolić. Jak również idziemy w stronę treningu, bo tych ludzi tutaj zatrudnionych mam jednak sporo. Ci, co odpoczywają, będą się szkolili. Tak, a ich jest troszkę sporo. Są jeszcze tacy, co mają czwórkę, nawet są tacy, co mają dwójkę. Więc do szkolenia idą, żeby to robili po prostu szybciej. Cały czas ta linia produkcyjna tutaj czeka. No dobra, już jedno stanowisko mam. Tu już jedno stanowisko mam. Tu już w zasadzie mogę wybrać, co to będzie za model produkowany. Millenia. I tutaj zrobimy tak, że koła będą. Zawieszenie, drzwi i panele. Dobra, tu będą tylko błotniki. A tu sobie podzielimy. Wiecie co? Bo tutaj jest tak, że są dużo. Elektryka, silnik. Może to jeszcze inaczej podzielę. Rama nadwozia, elementy nadwozia. Ok, błotniki, koła.
Tu jest naprawdę sporo części. Może tak podzielę to, nie? Jeszcze linia będzie wstrzymana, oczywiście. Ale w międzyczasie ja już sobie mogę tutaj ustawiać. Sprawdzamy, no zobaczcie, na przykład podwozie to jest. Także ten jeden robot będzie tylko dostarczał podwozie, bo nie jestem w stanie zwiększyć tego robota. Więc takich podwozi będą dwa. Na tych stanowiskach podwozi będą dwa, dosłownie. Dobra, a na tych stanowiskach będzie reszta, czyli zawieszenie 0,7. No, w zasadzie zrobimy jeszcze inaczej, coś takiego. Dobra, tu wejdą 4, 4 zawieszenia na tego robota. A ten robot przejmie wszystko inne, czyli wszystkie te podzespoły. O, do 5,78 tu wejdzie 7 aż elementów. No i tak powolutku trzeba będzie tutaj te roboty rozstawiać. Więc rozstawiam kolejne. O, zostaje mi 8000. I kolejne stanowisko. Tylko muszę przejść w inny tryb budowy. I co my tu mamy? Silnik to jest jedynka. Więc tak, silnik tu wejdzie chłodnica. Jezu, nadwozie 6? Oto, czekajcie, moment, moment, moment. To tu będzie tak. Dwa, nie, tu jest nadwozie. Szóstka zajmuje jedno całe sto. Aż nie wierzę po prostu. To pierwszy raz się tak trafiło, żeby było 6. To będzie dwa razy. A tutaj sobie to podzielimy jakoś, tak żeby było ok. Skoro tutaj to ten zostaje ok, i tutaj mi wejdzie ajajaj 0025, to może tak wejdzie 3, 5, 10 6, 80, tak? No dobra, niech wejdzie, tak? I dlatego robota zamówienie. Teraz zobaczymy. No tutaj wejdzie też po 3. Okej. Okay. No jak tam, sprzedaje się coś? No widzę, że się sprzedają, bo samochodów nie ma. Albo dwa tylko stoją. Idzie to dosyć powoli. O, ten jeszcze jest, Rocky. Rocky, a nie, Rocky to był. Rocky to był. Tego następcy już nie ma. O, jest i Festiwa pierwsza. Rocky. Tu też jest Rocky. Tu też jest Rocky. No dobra, niech oni tutaj spokojnie noszą. Później wystartuje lakiernie, kolor. Użyj losowego koloru. Tak, to będą losowe kolorki się tutaj generowały. Limuzyny też już zjeżdżają. Także coraz więcej tych modeli. Brakuje, kurczę, parkingu. Już dobudowałem ostatnio ten parking. Boję się, że jak tutaj gdzieś dobuduję, to będzie słabo. Ale mogę spróbować. Jak najdalej. Wydaje mi się, że tak bym mógł ogarnąć. Nie wiem, ile tu stanowisk wejdzie. Kurczę, jeszcze jedno. Jestem ciekawy. Czy jestem w stanie to rozszerzyć o jedno pole? O, żeby chociaż tutaj trzy były. Dobra. I tutaj ten sam warunek muszę założyć, który jest tutaj, na tym parkingu, czyli nieznana, doskonała i mniejsza bądź równa przyzwoitej. Od nieznanej do doskonałej, jakoś od przyzwoitej chyba było, tak? A raz sobie sprawdzimy. Nie chodzi mi o to, tylko chodzi mi o sam parking. Przyzwoita, przyzwoita. Dobra. No to mam tak samo. Kolejny samochód zjechał.
Mam 18 tysięcy, dobra, mogę znowu zainwestować. Czyli mówię, no coś się dzieje, coś się dzieje. Jeden robot, drugi robot. Okej, okay. Czekamy dalej na kasę. Nie no, sprzedają się, sprzedają się. Sprzedają się, natomiast tutaj mam Rokiego. Jeszcze Roki cały czas jest produkowany. Ale Roki też będzie... To jest Roki, nie? Tak. Ten Roki będzie zamieniony. Ten Roki będzie zamieniony już tutaj na te... Prawdopodobnie to będzie to auto albo to. Jeszcze nie wiem do końca, który to następca się tworzy. A on będzie już chyba za niedługo. Nie, jeszcze. 47%. Na razie 11 tysięcy. Tu są badanka. Tu jest ekonomia. No coś tam się sprzedaje. Ale też spore wydatki niestety są. Prąd mam. Popularność marki idzie do góry. No jeszcze mi tych robotów trochę brakuje. Tu kolejka, kolejka. Zastanawiam się, a nie, już mam full pracowników, żeby zatrudnić, chociaż nie, 5 kierowców mam, w sumie sporo ich jest. Jak ci sprzedawcy? Ci są na poziomie 8? Dobra, także tu tam $35, no może więcej nawet. Tu po $40 muszą zarabiać na godzinę. Nie wiem, czy to jest na godzinę. Tutaj dam od razu na 30. Idą na szkolenie. Badacze. Ten ma stanowczo za mało. To mu podniesiemy do 25. Do 25. Tutaj tak samo. Tutaj też do 25. Do 25 dolarów. A ten na szkolenie. Dobra, ci się szkolą. Kto ma tam po 5? 5, 5, 5, 5. Pracownicy to niech se tam zostaną. Tutaj damy im troszkę więcej tych dolarów. 16. No koszty pójdą do góry, wiadomo, nie? To jest w końcu zarządzanie fabryką, jakby nie było. Dobrze. Klikam w pracownika. Samochody stoją, kurde, aby się tylko sprzylewały. Mało klientów jest coś, ale idą, idą, idą z ulicy. Tu jest całe biuro, plakaty kupiłem ostatnio, są plakaty sprzedażowe do puszczyk molnych modeli, no i chodzą, chodzą ludzie, no, kupują. Tylko mówię, pełny parking, już miałem tak, że miałem pusty plac. Ale teraz jest ok. Dobra, ile mam? 13 tysięcy, mało, mało, cały czas mało. Już tą marżę i tak obniżyłem. O, level 6. Ja tych sprzedawców jednak będę tutaj cisnął, żeby byli jak najlepsi. Ten jest na 8, oni się jeszcze szkolą. To jeszcze jednego na szkolenie. A co? No i ile mam? 12 tysięcy, kurde, mało trochę. Miał 14, to jeszcze jednego robota będę mógł wsadzić. Ale te samochodziki się muszą zacząć sprzedawać. Sprzedawcy, proszę bardzo. Jeden się dwóch się szkoli na 8, jeden na 9. A jeden ma 8. Aktualnie i sprzedaje coś. No dobra. No dobrze. Kurde, tutaj linia zastopowana jest. Linia jest zastopowana. Tych tragarzy muszę tutaj podszkolić. Dobra, ci się szkolą, szkolą, szkolą. Odpoczywa. To ich na szkolenie od razu. Oni mają poziom 3. Dobra, tu już robot widzę robi następne elementy. Tylko mówię, samochody się nie sprzedają. O, jak się gdzieś zwolni miejsce. A, jeszcze jedną rzecz. Czy ja jestem w stanie to przeciągnąć dalej? O, kurde, już w tą stronę nie. Tutaj przeciągałem i tutaj mi już się blokowało, więc nie chcę. Tu jest wyjazd z fabryki.
Tu fabryka ewentualnie będzie rozwijana jeszcze, więc też nie. No tutaj mogę stworzyć jeszcze jeden parking. To wystarczy chyba tyle. Żeby nie blokować linii, tak? O, teraz te stanowiska, one są dosyć tane, tanie. Nie, obrócimy je. Chyba wejdą. Tu jeszcze mógłbym przesunąć je. Okej, okay, jeszcze parę autek weszło. Tak, ale teraz parametry trzeba tu ustawić. Więc tak, tutaj jest przyzwoitej. Jeśli jakość jest mniejsza bądź równa, to wyślij do warsztatu naprawczego. A tutaj jest ogranicz jakość. Tutaj będzie tylko od dobrej do doskonałej będą parkowały autka. Także już warunek jest ustawiony. No i ruszyły. Dobra, ruszyły te auta w końcu spod linii. Tylko tak, przyzwoita, doskonała, słaba. Ten to wyjeżdża. 16 tysięcy mam. Znowu mogę zainwestować w linię, znaczy w sensie w robota. Jeszcze jednego. Dobra, to jeszcze jedno stanowisko mi zostało i pójdzie dzisiaj nowy model. Pójdzie dzisiaj nowy model na produkcję. Seryjną, jak to się mówi. Okej. No dobrze, tu się zwolniło miejsce. Bardzo ładnie. Z tym, że muszę stworzyć jeszcze jedną strefę sprzedaży, jak zrobię tutaj te roboty. Bo mam zblokowaną chyba. I mam 8000 to kosztuje. Odblokowanie tej strefy. Na razie tu walczę na granicy mojej tutaj minimalnej. O, proszę, sprzedają się kolejne autka. Więc ja cały czas tu będę inwestował w szkolenia. Ten sprzedaje, ten się szkoli, ok. W sumie, kurczę, tak się zastanawiam. Ten jest bezczynny. Tego zwolnię. On ma jakieś zadanie. Co on zrobi, jak on był bezczynny? No dobra, poczekamy. I chyba wynajmę jeszcze jednego sprzedawcę. Jeszcze jednego sprzedawcę, chociaż się zastanawiam. Ponieważ sprzedawca... Dwóch jest bezczynnych, nie? Dwóch jest bezczynnych. Pracowników. Tego na szkolenie. Ten już ma 9. To tutaj mu 45. Dolków. Tutaj już widzę 35. Coraz większe są koszty po stronie pracowników. Ale pięknie i nie funkcjonuje ta linia. Ta linia idzie naprawdę mega. Chociaż ta też zmodernizowana nie idzie źle. Linia limuzyny. A jak tutaj ta modernizacja 62% kolejnego modelu. Odkrywanie. No kolory są faktycznie. Dużo różu. Widocznie lubią. A ten parking? Parking zaraz będzie pełny. Kurde, brakuje ludzi do kupowania. To jest ten limit sprzedaży. Tutaj mam. Odblokuj reklamę w gazetach. 6,5 tysiąca. Tu mam maksa. 7 tysięcy kosztuje. Duży plakat. Jeszcze mi brakuje. Także widzicie, no jest co robić tutaj. Mam 17 tysięcy, znowu mogę zainwestować w roboty. W robotykę. Dobra, już wezmę. Tak z zapasem. Zaraz się podejrzewam, coś sprzeda. Tu jest jakoś dobra, ale on wyjeżdża, tak? Tak, on wyjeżdża. Tu jest bardzo dobra, jest przyzwoita. A ten chyba jedzie do warsztatu. Ten jedzie, tu, okej, może parkować.
No ten do warsztatu naprawczego. O, kolejny się sprzedał. Super, super. Dobra, może ja tak delikatnie przyspieszę tą grę na tym chociaż średnim poziomie, bo chciałbym w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, dojść do tego, żeby tutaj porozkładać wszystkie te akcenty. Ja sobie spokojnie zacznę. Błotniki mają jedynkę, więc tak może co drugi zamówię sobie. Ok, tutaj może maksymalnie być 4 elementy na tym robocie. Na tym robocie będzie jeszcze inaczej. Tu będzie po 1, 1, 1. Dobra, i styknie. Ok, tu też będzie 5,5. Teraz tak, tutaj zobaczymy. 0,17. Tutaj na 0, o tak. I teraz to zwiększę. Do 6,30 za dużo, 5,60. Ok, i ostatni robot. Ostatni robot. Nie mam wyjścia. Tu będzie 5,40 max, nie? Tak. Spoko, mam kasę, jak się okazuje. Mogę znowu zainwestować w robotykę. W robotykę. Ok. Teraz przenosimy się i jeszcze ustawienie. No i będzie nowy model. Będzie nowy model. Wszędzie jest 04. Hu, hu, hu. 04, bagażnik, drzwi. Dobra. Raz, dwa. Na razie mam dwa przedmioty. Koło zapasowe. Dobra, niech będzie jedno. I tak zróbmy. O. Drugi robot. 04 tu 04 to nie. $5,85. Ok. Kolejny robot. 04 tutaj będzie, zostawmy sobie na jednego. Tak. 6 sztuk wejdzie i tutaj. Tu wejdzie więcej. I tu wejdzie 12. I tu wejdzie 12. Dobra, no to linia produkcyjna w zasadzie może ruszać. Mamy milenie. Czekajcie, zobaczmy sobie ten model. O. Wam pokażę, może. Kurde, jak się go obraca? O, tak się go obraca, nie? Tak się go obraca. To się tego chyba nie da. Pokaż wszystkie części. Ojo, ile ma części. Ładny jest. Gdzie co, ja sobie zrobię print screena tutaj. O, i model milenia rusza do produkcji, słuchajcie. Przypatrzmy się procesowi. Ale się autka ładnie zaczęły sprzedawać teraz. Ten parking jest już full. Jezu, brakuje mi parkingów. Ja będę, bo oni już tu kończą, nie? Nie, no jeszcze chwilę mają, nie? 86%. Bo będę kończył produkcję. W sumie nie wiem jeszcze której linii, bo nie wiem, który to jest następca. Wydaje mi się, że raczej chyba tego. To jest Avenger? Tak, Avengera. No, ale teraz wiem, że sobie mogę pozwolić już na przykład na zakup tego, czyli sprzedaży piątej i na przykład reklamy w gazetach. I na przykład jeszcze je, to nie, to już nie mogę. I na przykład trendy plus 20. O. Także jak najwięcej w sprzedaż ładuję teraz kasy. W reklamę, marketing. No zobaczcie, piękne są te limuzynki. Otwarte, cabrio, ale limuzyny. Teraz pójdzie jeszcze w kolor, ale ładna jest. Trzeba przyznać, że jest ładna. Jakościowo dobra. Czeka na... No dobra, pięknie, pięknie, milenia. W ogóle nawet ładna nazwa. No i tutaj idzie pięknie. Tutaj jeszcze ma ramę, tu muszą donieść. I proces produkcyjny, kurczę, powiem wam, że teraz trybił. Ale to też dzięki waszej pomocy. Pomagaliście mi. Także dziękuję wam bardzo, bo
bo faktycznie ta wasza pomoc tu się mocno przydała. Dobrze, żeście mi rozpisali, co i jak. Czy co, ja jeszcze w parkingi zainwestuję trochę kasiory. Tak zrobię oczywiście odstęp, żeby te samochody miały możliwość wjechania w ogóle. O, i kolejne miejsca. O, kurde, za mało. Jak to? Moment, muszę kliknąć. O, jeden, dobra. O, teraz wejdzie. Nie będę inwestował w te najdroższe miejsca parkingowe, ale faktycznie na fabryce miejsca składowe są, kurcze, no na fullu, nie? Tu jeszcze spróbujemy pociągnąć. O, jeden. Chodzi o to, żeby się fabryka nie blokowała, żeby była możliwość jednak, żeby te samochody po prostu zjeżdżały. I tutaj też sobie ustawię, że tu będzie od dobrej do doskonałej, a tu jak przyzwoita, to jedziesz do zakładu naprawczego. O, i tu jest elegancko. I coś my tu mamy. Mamy nowy model. Słuchajcie, zaraz zobaczymy. Trochę wygląda jak Citroen. Montana Moskit mi się podoba. Może być Moskit. Pojemność silnika 3,4. Moc silnika 65 koni. Cel luksusowy, sedan. Luksusowy. O Jezus, on jest aż tu? Moskit? No to ja tego Avengera. To jest rodzinny, luksusowy. Kabriolet rodzina. Roadster sportowy. Pickup rodzina. Hatchback. Sedan rodzina. Mam tego Rockiego, to jest też kurczaki, chyba najstarszy jest Avenger, to ja Avengera będę stopował, linię produkcyjną, w sensie zakończ produkcję, ostatnie Avengery będą zjeżdżały, a my tutaj wymyślimy jeszcze coś innego, jakiś nieznany model, bez żadnych tierów, o, ale ładny, kurde, ale ładny będzie, piękny. Sportowe auto. Zobaczcie, te parkingi się zapełniają po prostu w oczach. Normalnie zapełniają się w oczach. Ale ja nie mam strefy sprzedaży. Ja pierdzielę. Ja nie mam strefy sprzedaży. Proszę państwa, co tu się dzieje? Gdzie jest strefa sprzedaży? To jest strefa sprzedaży. Tak, ale ja nie mogę? Mogę. Tutaj damy do rogu. Jeszcze jedno biureczko. Ok. Plakaty, wiadomo. Tak. I wybór modelu. Sprzedajemy. Milenie. No i tutaj to 300% spokojnie, nie? 310 nawet. I jedziemy. Dezaktywuj wszystko, aktywuj. Dobra, Milenia już zjeżdża na... Zaraz się zacznie sprzedawać. Ja jeszcze moich sprzedawców tu pobustuję trochę. A tutaj im jeszcze trzeba dorzucić $50. Na poziomie 9. $50. Dobra, mają 50. I się szkolą. Tragarzy od dołu będę jeszcze szkolił. Trójka. No. Trójka. Jeszcze tutaj te dwie odpoczywa. Ten co odpoczywa, to idzie na szkolenie. Czwórka. Trzeba podnieść im trochę kasiory. Nie chcą pracować za marne grosze. Wiadomo. Nie dziwię się. Fabryka zaczyna prosperować dzięki nowym oczywiście modelom i tutaj popodnosimy to wszystko. Kurde, będzie git. Tak, faktycznie mieli troszkę mało tych zarobków, to i mniej wydajnie pracują z automatu. To jest już sama góra.
No cieszę się, sporo znowu udało się zrobić, słuchajcie. Znowu się sporo udało zrobić. Parkingi pełne, kurde, nawet te dobudowane. Ta linia to po prostu idzie jak szalona. A co tu się dzieje? Milenia niewydane. A wypuść. Kuźwa. Jeden klik, nie? Nie wypuściłem po prostu modelu. On zaraz się zacznie ładnie sprzedawać. 57 tysięcy. Moi drodzy, na następnym odcinku wprowadzenie nowego modelu, modernizacja linii, bo będzie się tutaj działo. Ja to też będę modernizował i to ostro, ostro tą linię będę modernizował, a samochody zaczynają się powoli, naprawdę nieźle sprzedawać. No dobra, to dziękuję Wam za uwagę, mile widziane komentarze i zapraszam na następny oczywiście odcinek. Hej!